spotkanie rolników z parlamentarzystami. Pierwsza pomoc i wspinaczka. Zaczarowane ferie w Raciborskiej Sowie. Dobry wieczór. Dzisiaj wtorek, 17 dzień stycznia. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W Zamku Piastowskim odbyło się spotkanie parlamentarzystów z rolnikami z powiatu raciborskiego. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z projektem programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych w naszym regionie. Spotkanie z rolnikami zorganizował oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników z Częstochowy. Jego tematem był projekt programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych Rudnik oraz Tworków Wojnowice. Program ten ma umożliwić podział i przygotowanie do sprzedaży lub dzierżawy gruntów rolnych w drodze przetargów. Restrukturyzacja, którą przedstawiamy, to dokument, to projekt, który uwzględnia wiele różnych elementów, różnych aspektów. Przede wszystkim najważniejsze jest to, aby jak najwięcej ziemi, tej raciborskiej, śląskiej, trafiło do rolników indywidualnych, bo taki jest sens i zamysł każdej restrukturyzacji, którą w ramach tak zwanych 30 będziemy prowadzić w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat projektu dotyczącego restrukturyzacji gruntów rolnych w naszym regionie i związanych z tym przetargów. 3 lata temu, już w 2020 roku, to było wtedy, kiedy pojawiły się obawy, czy ta państwowa ziemia trafi do rolników indywidualnych, czy nie. I można powiedzieć, że szczęśliwie do tego etapu doprowadziliśmy, że było spotkanie i z wiceministrem rolnictwa tu na zamku w Raciborzu. Delegacja wybrana przez państwa spotkała się w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie. Później spotkaliśmy się z dyrektorem generalnym KOWR-u, też z panem Chumęckim. Pan radny wielokrotnie spotykał się z panem dyrektorem w Częstochowie i też bardzo dziękuję za tą otwartość. No i mamy owoc tych prac i bardzo nam wszystkim zależało i myślę, że to może być dobre spotkanie, żeby to, co państwo dostali, czyli ten projekt podziału, to, że to powinny być przetargi, no w naszej ocenie przede wszystkim ograniczone, żeby jak najwięcej ziemi trafiło do rolników indywidualnych, żeby dzisiaj po kolei o każdej z tych propozycji porozmawiać, żeby państwo wiedzieli, jakie to będą przetargi, kiedy one ruszą. Na terenie powiatu raciborskiego zgłaszane jest przez rolników indywidualnych bardzo duże zapotrzebowanie na dzierżawę gruntów rolnych, mniejsze natomiast na ich zakup. W ramach projektu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zbadał również stan prawny wszystkich nieruchomości mających być przedmiotem restrukturyzacji. W drugim dniu ferii zimowych sprawdziliśmy, jak dzieci i młodzież wypoczywają w Powiatowym Centrum Sportu. Dzisiejsze atrakcje dla uczniów to m.in. zajęcia z pierwszej pomocy. W Powiatowym Centrum Sportu jeszcze bardziej gwarno niż zwykle, a to z powodu ferii i wyjątkowo atrakcyjnej oferty, jaką pracownicy jednostki przygotowali dla uczniów z terenu powiatu raciborskiego. Codziennie można skorzystać z tenisa stołowego, z badmintona, również ze ścianki spinaczkowej, dzisiaj z nerfów, łucznictwo tradycyjne. Naszą nowością też jest strzelectwo pneumatyczne, które naprawdę cieszy się już dużą popularnością. Kilkanaścioro dzieci korzysta już w miarę regularnie z tych zajęć. My jako animatorzy staramy się im zapewnić ten czas, grając z nimi w tenisa stołowego, badmintona. Pokazujemy właśnie, czy to jest strzelectwo pneumatyczne, łucznictwo. Także dzieciaczki spokojnie mogą być z nami i na pewno będą bezpieczne. To, że bezpieczeństwo jest ważne dla załogi PCS-u, pokazały także wtorkowe zajęcia. Dzisiaj również mamy pierwszą pomoc z chłopakami z zakładu poprawczego z Raciborza. Także fajnie, bo włączają się inne jednostki. No i chyba to jest najważniejsze, żeby wspólnie działać dla dobra dzieciaczków. Byliśmy na pierwszej pomocy na dole i całkiem dobrze mi poszło. Potem poszliśmy na strzelanie z łuku i to też dobrze mi poszło i teraz właśnie idę na ściankę wspinaczkową. Jestem tu tylko z przyjaciółkami na jeden dzień, a najbardziej mi się podoba strzelanie z łuku i ścianka wspinaczkowa. Powiatowe Centrum Sportu czeka na dzieci i młodzież codziennie od 9 do 15. Nowością w ofercie PCS-u są także niedzielne zajęcia pod hasłem PCS Open. Jeżeli rodzice nie mają co zrobić, spociechamy serdecznie, zapraszamy od godziny 10 do 13. Wtedy gry, zabawy na sportowo, co kto woli. Na czas ferii zaplanowano także turnieje. Najbliższy turniej siatkarskich mikstów już w piątek o 18, a w sobotę turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowy plan ferii zimowych dostępny jest na profilu facebookowym jednostki. Ferie zimowe w Raciborzu można spędzać na sportowo, ale również magicznie. Raciborska Sowa zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w świecie Alicji z Krainy Czarów, Harry'ego Pottera oraz Minecrafta.
17 stycznia odbyły się pierwsze bajkowe zajęcia w Sowie. Świat Alicji w Krainie Czarów zagościł Braci Bożu. Zajęcia prowadziły studentki z Akademii Nauk Stosowanych, które pomogły dzieciom przeprowadzić eksperymenty karciane i lustrzane. Na dzisiejszych warsztatach ruszamy z ciekawym tematem Alicji w Krainie Czarów. Dzieci na dzisiejszych warsztatach mają okazję wykonać samodzielny kalejdoskop. Przed chwileczką miały okazję doświadczyć niesamowitych sztuczek związanymi z kartami, ale także zauważyły, jak w sposób taki domowy, przystępny, można samemu wywołać tęczę. To miny dzieci były bezcenne i bardzo zaciekawione. Całe ferie w Sowie będą bogate w zajęcia kreatywne, magiczne sztuczki oraz wprowadzą dzieci i młodzież w świat gry Minecraft. Podczas różnych zajęć najmłodsi będą tworzyć miasto i miecz, gadżety z koralików Hama oraz stworzą własną grę planszową. Poza zorganizowanymi zajęciami każdy może też indywidualnie odwiedzić Sowę. Sowa jest czynna od wtorku do niedzieli. Zapraszamy. Pełne godziny naszego otwarcia są dostępne na naszej stronie internetowej oraz facebookowej. Także jesteśmy czynni. Zapraszamy wszystkie dzieciaczki, które w tym przez całe ferie mają bilet 5 zł, ale zapraszamy oczywiście też dorosłych, bo to nie jest miejsce skierowane stricte dla dzieci, ale również dla starszych. Sowa zadba, by tegoroczna przerwa zimowa w mieście nie była nudna, a gry i zabawy w zaczarowanym świecie to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami, Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to wszystko. Zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących.